Siemaneczko, w podsumowaniu października zaczynamy od tego, jakie ukazały się filmy w danym miesiącu. Na pierwszy ogień leci Morrowind, dodatek Przepowiednia, część szósta Płaszcz, jaki to był płaszcz? Płaszcz Żałości, jakiś artefakcik zdobyty chyba przypadkiem podczas eksploru i trafiliśmy na jakąś grotę, jaskinię, nie? Coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej kojarzy. I kończymy na części 20. W poszukiwaniu Falmerów. Kwestik poboczny zdobyty w barze w naszej kolonii na krótszej skale. Falmerzy to jakieś białe albo tam zimowe elfy? Coś tam mi się kojarzy. Dobra, ale Morka ukazało się 15 części. Potem wchodzimy na Watch Dogs, część 27. Policja do wynajęcia. Policja do wynajęcia. Czy to nie było czasami afera z przekupnymi glinami? Albo coś w tym stylu? Mieli chyba sporo za uszami. I kończymy na części 41. Cała władza w ręce mas. Nie ukrywam, że wszystkich odcinków z Watch Dogs 2 będzie 44, czyli praktycznie, no już nagrałem oczywiście całą gierkę, ale już na YouTubie jesteśmy praktycznie na finale. Co wleci za Watch Dogs? Nie powiem, ale powiem, że już trwają przygotowania i naprawdę mam ogromną ochotkę już zagłębić się w tą gierkę. Ale dobra, już więcej nie będę mówił. I co? I Watch Dogs też ukazało się 15 części, czyli codziennie był film przez cały październik, czyli osiągnięcie challenge zaliczony. Dobra, przechodzimy do statystyk kanału, które w sumie nie są takie złe. Oj, denerwuje mnie takie miskliki. Oczywiście przejdźmy do szczegółowej analityki kanału. 32 oceny, tyle samo o dziwo co w zeszłym miesiącu. Najwięcej Morek ładnie ściągnął podium, naprawdę ładnie. Dobra, tyle samo co w zeszłym miesiącu, ale wyświetleń już mamy sporo więcej, bo we wrześniu było niecałe 1,5 klocka, a teraz mamy 1800 z haczykiem. To jest dość spora różnica i raz udało się przebić nawet 100 i to było 18 października. Ogólnie zauważyłem, że od połowy października taki mamy, widzicie, delikatny trendzik wzrostowy i może listopad będzie owocnym, zielonym miesiącem, kto wie. Dobra, przejdźmy dalej do źródła wizyt. Tutaj się chyba kompletnie nic nie zmieniło, jeśli chodzi o kolejność. Region, tu doszła nam Grecja, o dziwo, nie wiem skąd ta Grecja. No Polska straciła parę, chyba z 4% poleciała w dół w porównaniu do ostatniego podsumowania. To nas nie interesuje, zobaczmy sobie datę. Tak, i tak jak mówię, raz udało się przebić 100, to i tak jest spoczko, no bo ostatnio nie udało nam się nawet przez jeden dzień przebić, także nie narzekam. 18 październik, no widzicie, druga połowa października, coś się zaczyna dziać. Dobrze, status subskrypcji, tutaj ubolewam troszeczkę nad tą statystyką, bo znowu subskrybenci praktycznie dwukrotnie zmalali, bo chyba tam było prawie 12%, a teraz mamy niecałe 7, więc no kurde, szkoda, że tyle wyświetleń robią ludzie bez suba. Mogliby dać tego subika, nie? I to się powtarza miesiąc w miesiąc, więc jednak jakaś część tych ludzi tam wraca, prawda? Źródła subskrypcji, na plus mamy 2 subskrypcje, troszeczkę gorzej, bo w zeszłym miesiącu mieliśmy na plus 4 i w tym miesiącu mamy 155 subów, ale pomalutku do przodu. Playlisty, oczywiście pod względem wyświetleń poprosimy. Chyba Stalker i Władca Pierścieni są bez zmian. Nie wiem, czy Dragon Age za coś tutaj nie wskoczył, może za Morka, nie jestem pewien. Okej, okay, dobra. Typy urządzeń. No i tutaj też się kolejna bardzo duża roszada zadziała,
bo pececik spadł na drugie miejsce i mnóstwo procent traci do smartfonów. Naprawdę dużo. Systemy operacyjne, nie, miejsce odtwarzania jeszcze, mam, troszeczkę się rozpędziłem. Tutaj doszła nam statystyka umieszczanie w witrynach i aplikacjach zewnętrznych i chyba strona kanału z drugiego spadła na czwarte, z tego co widzę, ale to są pojedyncze wyświetlenia, więc nie ma się co tutaj nad tym rozczulać. Systemy operacyjne, no oczywiście Android króluje, no w końcu przejął pierwsze miejsce w urządzeniach, smartfony. To już ma trochę mniejszą różnicę między Windowsem a Androidem, no ale iOS trochę skradł. No i reszta w zasadzie się nie liczy. Dobra, przejdźmy do topki. Może nie, jeszcze topki, takie ogólne podsumowanie zróbmy. Czas oglądania niestety troszeczkę poleciał w dół, ale wyświetlenia, tak jak mówię, fajnie wskoczyły. Wyświetlenia miniatur to w ogóle o 26% ładnie poleciało. No i unikalni widzowie o 40%. Naprawdę nieźle, naprawdę nieźle. 40%, prawie drugie tyle. Zaangażowanie, no tutaj mówię, troszeczkę no zauważalnie gorzej. Mimo że było więcej wyświetleń, to już kurde, czas oglądania poleciał znacząco w dół, ale mówię, może listopad zaskoczy. Dobra, teraz zobaczymy sobie jeszcze topkę. Tutaj standardowo wiadomo, hotel króluje, ale ogromne wyświetlenia zrobiła Mafia. I to już widzę nie pierwszy raz, tą część akurat gdzieś tu w topce się przewija, ale chyba jeszcze tak takich sporych wyświetleń nie nabiło. Standardowo strażnik Wranów, nie Waranów, tylko Wranów, przepraszam, robi wyświetlenia. Coś tam adbox, przepraszam, modernizacja kompa, po robocie jestem i mi się słowa mylą już, robi też jakieś wyświetlenia, klawiaturka coś tam zrobiła, no coś tam się rusza. Ale największym zaskoczeniem Mafia, że aż tyle, nie? Ale dobra, w tym miesiącu to by było na tyle, w tym podsumowaniu może tak powiemy. Widzimy się za miesiąc z kolejnym podsumowaniem, także na razie.